Malowa Góra. Tak, jeśli chodzi o Malową Górę, jest to miejscowość przepiękna, można powiedzieć, że malowana góra. I tam większość zabudowań, prawie wszystkie zabudowania mają dojazd drogą asfaltową. Natomiast w roku ubiegłym została podjęta budowa jakby kolejnej drogi łączącej Malową Górę i Kolonię Dobryń. Jest to droga, która prawie w całości przebiega przez las i to będzie droga jako wewnętrzna, czyli nie o pełnych parametrach drogi takiej sześciometrowej o kategorii drogi gminnej z kilku powodów. No przede wszystkim, żeby tą drogę doprowadzić do takich parametrów, należałoby wyciąć dużo lasu, za który trzeba by było zapłacić. I jest to też spustoszenie w środowisku naturalnym. Droga, która będzie miała szerokość 3-4 metry w różnych miejscach z mijankami, ona z całą pewnością rozwiąże problem gospodarczy, czyli w sensie gospodarczym, w sensie przejazdów ze sprzętem rolników, komunikacyjny będzie rozwiązany. Natomiast ta droga będzie pełniła jeszcze jakby inną, taką bardzo ważną funkcję, bo jest to teren zróżnicowany, jeśli chodzi o wysokości, pagórkowaty. I jestem przekonany, że to będzie bardzo dobra droga taka rekreacyjno-rowerowa w takim malowniczym, krajobrazowym terenie. I jeśli popatrzymy tutaj jeszcze troszeczkę szerzej, bo w tym roku będzie wybudowana przystań kajakowa w Nowosiłkach, to rzeczywiście to będzie tworzyło taki teren rekreacyjny, bo dzisiaj musimy patrzeć na sprawy gospodarcze i to patrzymy tak jak i wcześniej, ale dzisiaj jeszcze musimy patrzeć pod kątem bezpieczeństwa, rekreacji, ochrony środowiska, spędzania czasu. Dlatego dzisiaj droga, dzisiaj place zabaw, ścieżki rowerowe. To rzecz biorąc, infrastruktura turystyczna i wypoczynkowa. Infrastruktura turystyczna, wypoczynkowa. No i tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć, że mamy też złożony wniosek z Funduszu Dróg Samorządowych na kilometr drogi w Kolonii Chorbów. Ta droga, pamiętam jak była budowana, z bardzo dużym udziałem mieszkańców w czynie społecznym, ale to były te czasy, że technologia budowy była inna i chcielibyśmy, żeby sukcesywnie w każdym roku wzmacniać nośność tej drogi, bo dzisiaj pojazdy mają coraz większe ciężary. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. I jeśli pan wojewoda popatrzy na tą drogę przychylnie i utrzymamy dofinansowanie, to ta inwestycja zostanie wykonana, bo nasze gminy samodzielnie nie stać na to, żeby to wykonać. Tu, z tego co rozumiem, to jest to remont, modernizacja, rozbudowa. Ta droga istnieje obecnie, ale pewnie już jest mocno zniszczona. Ta droga istnieje, może ona nie jest aż tak mocno zniszczona, bo owszem są ubytki, są pęknięcia, ale nie chcielibyśmy doprowadzić do gorszego stanu, bo wtedy te koszty modernizacji, przebudowy byłyby dużo wyższe, a chcemy jeździć dzisiaj drogami dobrymi i w takim kierunku podejmujemy działania.